Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Ciekawe powtórki. I dzisiaj obiekt 252U na mapie w tej chwili step. No i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Możemy przyspieszyć. Oczywiście. I 2 razy 2 na odliczanie, później razy 1. Dość ciekawa bitewka pod względem damage'u. Troszkę mniejsza pod względem killi, ale to nie chodzi o to. Jak widzicie, bitwa jednopoziomowa tierów 8, czyli 15 ósemek. Losowanie czasami się zdarza. Niekiedy dla pewnych czołgów na tych tierach jest dobre, dla niektórych słabe. To wszystko zależy od tego, jaki się ma gust i jaki pojazd, jak się nim umie grać. No i teraz wyruszamy sobie dalej. Sprawdzę tylko, czy dźwięk pojazdu jest dobry w stosunku do muzyki gry, więc na chwilę się wyciszę. Może troszkę bym go podgłosił, chociaż... No troszeczkę go podgłosimy. Dźwięk pojazdu jest w tej chwili 37, to może być 40. Myślę, że teraz będzie dobre, akurat 40 taka fajna. Troszeczkę wolniejszy pojazd do nich ma. No i ciekawe walki to na pewno będą, szczególnie z ISM 3. Na początku to nie wygląda, ale będzie ciekawie. Na razie sobie skrapik ustawiamy. No i tu już ISS 3 jest na samym początku przede mną. No i co robi w pierwszej kolejności? Wyjeżdża mi pod działa. Ja mówię, się bardzo z tego cieszę. Losa za 516. Losowanie 440 damage jest naprawdę fajne. Rozrzut jest ogromny. Może wylosować 365, ale może też wylosować 558. Teoretycznie ISU jakoś weszło. 424. Ogólnie to działa od tego pojazdu jest bardzo, ale to bardzo niecelne. Natomiast czas sterowania ma jeszcze gorszy niż tą celność, która i tak jest beznadziejna, więc ciężko się tym pojazdem gra. Ale jak już się zagra dobrą bitewkę, to bardzo dużo jest się kasy do przodu i można kupować kolejne pojazdy w garażu, do garażu. No i kolejny jest 451, nadal powyżej średniej, więc jestem zadowolony. No i teraz mi niestety już uciekł i go chyba nie spotkam już. Nie wyjedzie mi, dostał dwa razy i mam go na trzy hity tym działem. To jest naprawdę fajne, S100 ma go na dwa, natomiast FV Godzilla ma go tylko na jeden strzał. No i teraz czekamy, aż kolejne podjazdy nam tu podjadą. Troszkę przeciwnicy atakują, ale my się nie damy, będziemy cały czas w jednym miejscu walić i strzelać do wrogów. Z racji na dużą ilość TD-ków, jak widzicie, jest ich 7, nie trzeba się za bardzo wystawiać. Jest to też oho, które lepiej z golda bić na dalekie dystanse, pomimo że normalnie z podstawowych można przywalić, to niestety się pośpieszyłem, strzeliłem, mówię, a może jakimś cudem wejdzie i niestety nie weszło. Oho jest, jeszcze później z nim będzie epicka walka, tak średnio, ale będą z nim niesnaski, póki co. Chcę, żeby ten IS-3 przeżył i żeby ja nie dostał, więc się powoli wystawiam. I tak to wygląda, mówię, kogo strzelam, nie mam jak. I tak, tutaj jest niemożliwy strzał. Tu też ani powierzy z tą penetracją, ani nic, ale tu jest ISU i mówię, strzelę w ISU. No i niestety celność dała sobie znać, nie tyle czas celowania, co właśnie ta celność, która jest naprawdę bardzo, bardzo słaba. Tak jakbyście celowali z trolla, jest naprawdę nieciekawie. I jeszcze weszło T34 fartem w tyłek w ostatnie piksele gąsienic. No i tu jest jeszcze oho, które jedzie i jest 3. Mówię, ja się cofam, bo zaraz dostanę z heków. O, tu mnie walną. Niestety odbiłem się od włazu, który powinien być przebity. Nie wiem, dlaczego nie był. A, za nisko strzeliłem. Może to dlatego. Czasami się zdarza. No i co? Oho. Z drugiej strony jest T34, które znowu za szybko strzeliłem. Teraz znowu zarówno celność, jak i czas celowania uniemożliwiło oddanie tego strzału. 6-5, czyli na razie my wygrywamy. Damage jest prawie 1800, prawie 2000. Ale to jeszcze nie koniec, będzie go więcej. Zrobimy tu wiele. Wjeżdża T34, mówię, strzał. No i ten powinien wejść. Niestety nie wszedł. Czyste parametry działa.
Nadal próbuje coś ze mną zrobić, mówię w pewnym momencie, załaduję Golda i go zbiję. Zobaczymy, czy tak się stanie. Tak sobie po prostu pomyślałem, spontaniczna decyzja. Tego raczej Jadwiga nie ściągnę. Domówię, popatrzę się na oho, zobaczymy co robi, ale go nie widać było. Pewnie jeszcze się gdzieś szwenda. Teraz się pokazał, ale nie chciałem tak owyjeżdżać. Mówię, może z podstawowej amunicji jest tu T-34, nie to IS-3, który uciekł. Chyba się teraz zająłem innym pojazdem, bo IS-3 mi nie chciał wyjechać. Mówię, żeby tylko oho się ustawiło bokiem, no to już będzie dla mnie super sprawa. Żeby tylko bokiem, ale nie widać go. Więc czekam, czekam cały czas na niego. Ładuję Golda na tego IS-3 i na oho, żeby mieć spokojnie damage. No i teraz oho, jak widzicie, podjeżdża bokiem, to mówię, a, ściągnę go, będzie spokój. Mówię tak szybko, żebym przeładował, ładnie akurat w momencik. No i tu jest oho, jak widzicie, celuję w niego i... Trach, we włas, tą płytę, co jest weak spotem, ale z Golda spokojnie wchodzi. I znowu, gdyby nie było Golda, by było lepiej. Nie mógłbym załadować, nie mieć 100% pewności lub o wiele większej, że przybije niż z podstawową amunicją. Ale za to właśnie nie było to takich sytuacji przy dobrym wyniku. Jest tu dostał za 444. No i właśnie te 34 ma za słaby stosunek obrażeń do przeładowania. Kiedyś walił cały czas prawie ponad 480, 500 i więcej, a teraz niestety tyle. Strzał rozwalony pięknie. Pięknie oddany strzał. No a teraz wali po 300, 350, co jest naprawdę okropne. Z tym czasem przeładowania, co ma. No i tu jest IS-3, mówię, walnę go, ładnie, będzie, fajnie. I strzeliłem, ale on mnie podpalił, ja niestety nic mu nie zrobiłem. Po raz kolejny celność. Już by dostał kolejny strzał w pancerz. Ale niestety to się nie udało. Po raz kolejny mam złoto. To nie kwestia amunicji, tylko po prostu parametrów działa, które nie były wybitne w tym czołgu od samego początku. No i nadal nie są. I pewnie nie będą, póki go nie zbafują. I teraz wreszcie weszła rewelacja. Jakby wcześniej było, już bym go skończył, bym mógł jechać dalej, ale niestety nie. No i prawie 3500 damage'a, fajna ilość. Teraz mówię, spokojnie odbije się ode mnie, ja go walnę. No z Pixel nie chciałem walić, bo wiadomo, celność tutaj się ładnie wystawił. No i mówię, chyba pojadę na niego do przodu, nie boję się. Głównie tych Stridswagenów, bo jest ich dwa. Ale jak się przekonacie, jeden będzie gdzie indziej i się odważy podjechać pod poprzednika właściwie. A ten IS-3 zaszyje się między kamieniem i będzie coś próbował mnie rozwalić. No i teraz czekamy na te Stridswageny. One mają te kopenę, że mi mogą wszędzie przebić prawie. Nawet i po wieży. To jest naprawdę nieciekawe. Z góry strzeją, więc bez problemu we włas celują. Które przebiją pod każdym kątem. Więc trzeba się stresować. No niewiele pojazdów naszej drużyny w tej chwili jest. Więc czekam, aż podjadą, żeby wyspotowali i wtedy będę wszystko wiedział. No i widzicie, tutaj jest już, że Stridswagen, to mówię, jadę, coś trzeba zrobić. No i myślę, co by tu zrobić. Najpierw mówię, kurczę, trzeba rozwalić tego IS-3. Mogłem go wcześniej rozwalić, ale się nie udało. To przynajmniej rozwalę teraz, jeśli mi wyjedzie. I będę mógł spokojnie pojechać na Stridswagena. Bo ogień krzyżowy naprawdę nie jest sympatyczny. Jest Stridswagen, zobaczcie zaraz. Lekko ustawiony, niewiele piksel widać. I strzał. Zaspoileruję, to weszło. W następnych tych będzie to uwzględnione. Więc to już wiemy, że weszło. Teraz jeszcze kolejny strzał spróbuję oddać. Tu bardzo ryzykownie. IS-3 może mnie rozwalić w każdej sekundzie. Więc musiałem tu męską decyzję podjąć. No i jedziemy w tą stronę. Po raz kolejny Stridswagen. Widzicie, dostał ładnie. Dostał mu 153 HP. Ile to skupiasz mi się? Nie chciało czekać w trybie snajperskim. Pojazd rozwalony, 3 kile. IS-3 się ode mnie odbił. Wolałem strzelać w Stridswagena, bo w IS-3 mogłem nie trafić. Przecież poza tym mogłem nie przebić z racji, że to wieża. Ale i tak miałem Golda. Teraz bardzo dużo strzelam Golda, skoro jest dobre zarabianie. No i widzicie, koniec bitwy. Myślę, że wam się podobało. I przejdziemy do screenów. Po raz kolejny po cięciu wyniki bitewne obiekta 252U na mapie Step. Mistrzostwo drugiej klasy, pojedynkowacz, ogień skuteczny i duży kaliber. Zarobiłem
Znaczy, nie zarobiłem, tylko zrobiłem w bitwie w tej chwili. Ponad 104 tysiące to naprawdę fajna wartość. I jeszcze z kątem premium w miarę tego dużo. No i raz dwa expa do 3220, które zostało dodane tutaj. Czyli Gamescom, torba z gadżetami. To taka fajna misja, w której trzeba zdobyć 15 tysięcy kili bez żadnych wymagań i dostajecie jakiś tam pakiet, w którym jest 10 rezerw osobistych, 100% doświadczenia przez 2 godziny. To naprawdę bardzo, bardzo dużo. Takich z 5 czy 50-60 rezerw to już na kilka dziesiątek wspienie wystarcza, od ósemki nawet. Więc to jest naprawdę ilość olbrzymia. Przyda się zdecydowanie. No i co możemy iść dalej, tak? Możemy iść dalej, tu już widzicie współczynniki i tak dalej, ale my to sobie omówimy. No jak widzicie, najlepszy damage w drużynie, 400. Jak widzicie, no i nadal mi się cofa, i nadal mi cofa. 3 kile, to dało 1100 prawie bazowego expa, i to był drugi wynik, bo Skorpion miał lepszy. Zdobył dwa razy więcej kili, natomiast mniejszy damage już ma oczywiście mieć większy exp. Kile wpływają oczywiście na exp, ale damage wpływa na kasę, więc lepiej kasę, a jeśli chcecie expa, to róbcie kile. No i widzicie, tutaj odznaczenie dostaliśmy, że przetrwaliśmy, coś tam zrobiliśmy, bardzo ładnie. No i przechodzimy dalej, tu nadal pewnie mi cofnie, znając życie, więc oddane strzały 16, trafienia bezpośrednie przybicia 11 trafień, 10 przebić, oczywiście mi przeskoczyło, rewelacja. Całkowite uszkodzenia ponad 4000, około 400. Dystansu większego niż 300 metrów ponad 2000. Gdzie tam strzałem, to nie pamiętam, co ja tam zrobiłem. Otrzymane trafienia 7, przebicia 3, bez przebicia 4. O, przypomniało mi się. To był Streetswagen głównie, którego waliłem z dystansu. No i uszkodzenia zablokowane na pancerz tylko 1000. 200 niecałe, jak na ten czołg to jest bardzo, ale to bardzo mało i to na 8 tierach najwyższych. Dziwna sprawa. Uszkodzone, zniszczone pojazdy wroga. 5 uszkodzonych, 3 zniszczone, bo mamy 3 kile. Pokonany dystans kilometr 220 metrów. Nie robi wrażenia zupełnie. Długość bitwy 9 minut 1 sekunda. To zależy jakiej bitwy, bo ogólnie jak trwa 15 minut, to między 10 a 15 to jest dłuższa, to taka średnia właśnie, ale nie taka krótka. Otrzymano, tak jak mówiłem, 104 tysiące ponad kasy. Z tego naprawa pojazdu to zaledwie 6600, to nie jest dużo, bo i tak przetrwaliśmy, niewiele HP straciliśmy. Automatyczne uzupełnienie amunicji 31,5 tysiąca, naprawdę wartość olbrzymia. Ileś tam kosztuje, chyba 1,5 tysiąca jeden pocisk. No nie wiem. Automatyczne uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych 1500, no to już widzimy, że tu jest mniejsze, normalnie 5000. Później, nie, 6000 kosztuje do kupna, 3 za sprzedaż, a jak kosztuje 3, to sprzedaż jest 1500, jak widzicie, tutaj tylko 1500. No i do przodu tylko niestety 64,5 tysiąca. Mogło być zdecydowanie lepiej, ale nie było. No i to oczywiście razy 2 expa. Expiłem, robię misję. Zdobyłem exp, teraz mam, idzie 102, a obecnie jak nagrywam to mam ze 120 tego expa i kasy już nie mam, bo Forge 155 kupiony czeka w garażu na zrobienie z niego odcinka. No więc myślę, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!